No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeberal z tej strony. Kolejny odcinek Red Dead Redemption 2 na moim kanale. Zapraszam do oglądania. No jesteśmy po udanym, aczkolwiek takim trochę nadzwyczajnie ciężkim. A to jest Trapper chyba, kto to jest? Kim ty jesteś? I hope you ain't looking for gold, partner. I ain't seen so much as a fleck round here. Well, good luck to you. Jak ja w ogóle wyglądam? Czekajcie, ty. Wstrzelnij skórę legendarnego niedźwiedzia. Nie, nie, na pewno nie. Let the wolf see the rabbit. Ej, kiedyś jak byłem w Western City, to jest takie, no wiecie co to jest Western City, nie? Za mało lata to też tak robiliśmy. To było fajne, no to była fajna zajawka. Popływam sobie, bo widzę, że tutaj, o. Proszę, jak ładnie krew tutaj za mną jest ten. A, bo to jak krwawie? Ale mam normalnie. Ty, może jakieś remedia wezmę? Remedia. Tonik przywraca pełnię zdrowia. Tonik serum. To też nie lekarstwo. No weźmy to. Bo to kurde wygląda to źle, nie? This. Oh, who's got gold? Who's got gold? Woo-hee, I've got some gold. Look at this, baby. Wait till Tex sees this. Oh, the look on his face. Okay, to jest naprawdę fajne. Dobra, przejdźmy tędy, przynajmniej spróbujmy. Byliśmy w Western City z wycieczką szkolną. Jeden z moich najpiękniejszych wspomnień. I o tyle, o ile samo Western City, to tam nie zrobiło na mnie jakiegoś dużego wrażenia, tak? Ale... Easy, wow. Skóry kolejnej nie dam rady ogarnąć, więc dobra. Nie będę polował na to, na tego tam baranka. Gościu, ja cię nawet nie gonię, co ty? Ja nawet nie chcę tego twojego złota, wiesz. No i gdzieś tam jakieś były pokazy, chociażby tych aktorów, tak, którzy tam pracowali, strzelanina, strzelali, wiecie, pojedynki były, ale właśnie najfajniejszą rzeczą w tym wszystkim były jakieś takie ręczne prace, które były robione przez wspomnianych tych aktorów i później, w momencie właśnie, gdy już się wszystko uspokoiło, to można było samemu spróbować, czy to bawić się w poszukiwacza złota, czy chociażby w kowala i gdzieś tam chociażby podkowę dla konia można było wykuć, nie? Fajne, fajne wspomnienia, tylko teraz zastanawiam się, ile z tego wszystkiego, bo wiecie jak jest z nami ludźmi, tak, że jeżeli jesteśmy bardzo, bardzo młodzi, to do nas wszystko tak jakby przemawia trzy albo nawet cztery razy bardziej niż powinno, nie? I o tyle, o ile... Need for Speed Underground, proszę bardzo, Need for Speed Underground. Pamiętacie? Gamerzy, którzy oglądają ten. Graliście w Undergrounda 2? Pamiętacie, nie? No cudowne. Cudowne to jest. To teraz słuchajcie. Skoro jest to cudowne, zagrajcie sobie teraz w wieku tam powiedzmy 30 lat, nie? Chyba, że macie oczywiście tam 20, ale nawet mając te 20... Easy. Nawet mając te 20 lat...
Jeszcze jednego tego wezmę. Królika, bo mogę chyba, nie? Oskuruj. No właśnie, ciekawe, czy ja mogę skurować, czy ja nie mogę skurować ten. Czy lepiej całe zwierzę, czy zły stan, mięso zwierzyny drobnej? Dobra, no nieważne. Załaduj. Mogę? Oczywiście, że tak. Mięso pewnie mam ten. Nie mam miejsca na mięso. Muszę ogarnąć to. Oddać ten. Oddać tam u siebie. No i zagrajcie teraz w wieku na przykład 30 paru lat w Undergrounda 2. No to nie będzie tak fajne jak normalnie, nie? Więc zastanawiam się po prostu, na ile te wspomnienia, tak jakby, których nie mam za wiele, bo jako małolatek gdzieś tam nie latałem i to też wspominałem. Tyle, że rzadziej, bo ja nie lubię o swojej przeszłości gadać. I gdzieś tam rzadko jeździłem na jakieś takie wycieczki, nie? No i chyba wydaje mi się, że to jednak było takie trochę podkoloryzowane, bo byłem jakieś 3 lata temu chyba w Western City, tak już sam z siebie. 2 lata temu? Rok temu? 2 lata temu? Dobra, nie, no nie pamiętam. 2 lata albo rok. Rok temu nie, 2 lata temu. Byłem w Western City sam z siebie, no to miasteczko nie zmieniło się za bardzo, ale wydaje mi się, że bardziej takie wydaje się zaniedbane, o. Dobra, nie interesuje mnie to. Nie interesuje mnie to, skoro jest to przestępca, to jest, niech będzie przestępca. Patrzcie, jakie widoki, panowie i panie. Jezus Maria. No. I tutaj Heartlands, tu się najlepiej na Wapiti chodzi ten. Znaczy na jelenie po prostu. No, Wapiti to jest rodzina jeleniowatych, no. Wapiti to można by było powiedzieć, że to jest rodzaj, a jeleń to jest gatunek, o, chyba tak. Tak to będzie najlepiej określić, nie? No, także wydaje mi się, że jest trochę zaniedbany, no ale... Życie, o, i później taką całą zwierzynę na przykład, nie? Bo perfekcyjną zwierzynę trudniej upolować, nie? Oj, kurde, powiem wam... Że trochę słabo. Bo to się okazuje, że dalej jest mój obóz, aniżeli na mapie to wyglądało. No ale dobra. Postaram się w miarę szybko tam dojechać, a jak nie, to najwyżej zrobię... A, to już chyba. Oj, nie. Tak, to tutaj i tu w lewo pod tym drzewkiem, bo poznaję. Okej, okay. Oddamy tak, oddamy przede wszystkim skórę, oddamy... Okej, okay, pięknie. Przywiąż konia. O, a co to za gościu tam jest w ogóle? Dobra, tutaj widzę, że nie ma naszego kolegi sympatycznego. I am mighty glad to be out of that cold, Mr. Morgan. Ja też się cieszę. Oh, I am getting too old for this gallivant. Me too. No, me too. Ta gra nie jest w tej chwili dostępna, okej. Okay. Tu jest Dutch, który mnie nie interesuje. Tak, przede wszystkim... Przytnij, bo to mnie... Cały zarost... O. Proszę bardzo, nie będę w żaden sposób, kurde, chodził z zarostem. Przynoś Pearsonowi zwierzęta, by zaopatrzyć obóz. Z mięsa może przyrządzić posiłek, ze skóry... Okej, gdzie jest Pearson?
Zobaczmy mapę. To jest chyba rzeźnik, nie? W sensie Pearson. Dobra, tam jest. Zobaczmy, czy jak się tam przejdę, to będzie lepiej. Tu mam jedzonko, to mnie nie interesuje. To jest wujek, cześć. To jest wujek. Wytwarzaj ulepszenia, przekaż. Dobra, Pearson. O, no i elegancko, panie kolego. Dobra, teraz tak, masz lotkę. Przekaż, przekaż wszystko. To, co mamy, tuż zwierzęcy. Masz. Łykowate mięso, to też. Muliste mięso ryby. Masz. Tu mam skóra, masz. Mięso zwierzyny grubej. Przekaż wszystko, to zdecydowanie. Okej. Przekaż jako zapasy, przekaż wszystko. Mięso zwierzyny drobnej, to też. Przekaż wszystko. Martwy królika, masz. Przekaż jako zapasy. Jedzonko chyba jest w normie. Potrzebujemy jeszcze zapasów. Masz jeszcze to. I dojrzała sarnina. Wiesz co? Przekaż wszystko. Nie jest mi potrzebne na razie mięso w żaden sposób. Skóra legendarnego niedźwiedzia. Wartość. A czemu nie przyjmie? Skóra legendarnego z nim. Nie przyjmie tego przedmiotu. No dobra. Zapasy. Tu mam remedia. Remediów żadnych nie mogę. A, bo pewnie gdzieś indziej muszę oddać, tak? Składniki, materiały, niezbędnik. No dobra. Wytwarzaj ulepszenia. A co mi dają te ulepszenia? Stoły obozowe, główne ognisko, ognisko zwiadowcze, kwatera Artura. A torba? Torba na remedia. Kup narzędzia kaletnicze. Kotnie, ulepsz wóz z remediami. Cześć! Dobra, tu jest jeszcze coś, co mogę przekazać chyba, tak? Ale czekaj. Nie mogę w żaden sposób tutaj... Nie, no... Tu. Nie ma gościa, dobra, nie ma gościa, który to obsługuje. Udajmy jeszcze pomóż gan. Daj przedmiot, może daj przedmiot. Posiadasz, dobra, przekaż zasoby. W ten sposób. Niedawne zapasy, remedia. Też nie mogę w ten sposób. Dobra. To niech będzie. Ta cholerna skóra. Tu mamy ten poker, który mnie nie interesuje. Zastanawiam się, gdzie tą skórę ogarnąć. Może to kwestia tego, że... Dobra, muszę ją wziąć. Skóra legendarnego niedźwiedzia. Idę tam do tego gościa. Ja wiem, że teoretycznie mogę to do trapera dać, ale... To jest przywitaj się, to też nie. Podejdźmy razem ze skórą tutaj. Może dlatego, że... Utwarzaj ulepszenia. No nie, nie mogę przekazać. Arthur, don't forget, I'm more than happy to craft you something if you bring me the right materials. Ognisko zwiadowcze, to też nie. Poroże łosia, też nie mogę w żaden sposób. I reckon I need to get my hands on some materials first. Dobra, wiecie co? ZW na chwilę, bo... Ja naprawdę muszę się dowiedzieć, co ja z tą skórą muszę zrobić, bo...
najlepszym rozwiązaniem, moim zdaniem, to jest oddać na rzecz obozu, no bo to jest legendarna skóra, to nie jest byle jaka skóra i warto by było, żeby nasi coś z tym zrobili, nie? Bo jest jeszcze tutaj, o, tutaj coś mam, czekaj. Tu mam jakiś znak zapytania, co to w ogóle... Mary Beth. You okay, Arthur? I guess. You seem kind of worried. Of course I'm worried. What about? The whole world's changing. Even I see that now. Our time is pretty much past. They don't want folk like us no more. This their rules will be damned with you. No more outlaws. No more killers. Now it's us being hunted. Mm-hmm. Oh, they ain't stopping. We went and made our choices a long time ago, so... I guess we gotta pay for our sins. Oh, Arthur. What a sad world we live in. Well, I ain't sad, Mary Beth. I'm just... I'm realistic about what's coming. Keep thinking I should help folks, but... I don't know. Arthur. Oh, Arthur. You're the only one of these fools knows just how lost he is. Ain't that the truth? Ain't that the truth? No dobra. Czyli rozmowa została ogarnięta, zrobiona. Ty, ale tu jest jakaś fajna... He's mine. Of course he's yours. It's the truest of gifts, a child. Yet you push him away. I ain't no kind of father. Nie wiem. Dobra. A jeszcze jedną rzecz chciałem zobaczyć. Gdzie jest... panie kolego... Hello, Arthur! Przywitaj się. To już zrobiłem. Jeszcze jedną rzecz potrzebuję. Chodźcie tu na chwilę. Panie Pearson, wytwarzaj ulepszenia. Mr. Morgan, bring me some materials and I'll be glad to make something nice for you. Stoły obozowe. To nie. Kuchnia polowa. Czaszka widłoroga. Kwatera Johna. To nie. Okej. To też nie. Te ulepszenia to są takie, powiem wam, słabe trochę. Dobra, lecimy dalej z zadaniem. Tam mamy K i idziemy do tego, bo nie ma sensu kombinować. Ta skóra to najwyżej... O. Put in a good word, would you? Speak! Don't cry, boy, speak about your gang. I can't. Boy. Whoa, hold your horses there. It seems the cat has got our friend here's tongue. I was thinking Mr. Williamson could have a word. You ready to talk, boy? I told you, mister. I told all he is. I don't know nothing, okay? They ain't no friends of mine. I just been ridden with them for a while. Horseshit. You see, we heard that part, so how about you tell the truth? That's what you want me to do. Hurt him, so the next time he opens his mouth, it is to tell us what is going on! Who am I kidding? One of O'Driscoll's boys couldn't open his mouth, but he'd tell a lie. Screw it. Let's just have some fun. Geld him. Oh, yeah! Oh, yeah. Where's he going? Oh, don't worry.
worry. You're only balls, boy. Just gonna cause you trouble. You know, in Imperial Rome, eunuchs was among the happiest and most loyal of courtiers. No, you're kidding me, right? Of course. You sick bastards! Oh, what do you want from me? Well, you are gonna talk. The only question is now or after we got these little fellas off. Okay, listen. I know where old Driscoll was holed up, and you're right. He don't like you any more than you like him. He's at Six Point Cabin. I'll take you there. Serious, I don't like him. I mean, I like him even less than I like you, no offense. Oh, none taken. Okay then, partner. Why don't you take a few of us up there right now? I got this, Dutch. Should be fun. All right, you. Come on. Let's go. Dobra. Let's both hope you ain't trying to trick us, O'Driscoll. I ain't no O'Driscoll. Are you sure as shit was? John, Phil, come here. We got a social call needs making. Where are we heading? We're up into the hills behind Valentine. I'll show you. John, you take this little rattlesnake with you. Any nonsense, kill him. Sure. Dosięć swojego konia. No dobra, no to ja idę tutaj. He taking us to Cole? That's what he says. Come on. I'm taking you to him. Look, I'll give you more directions when we're close. But if I know where we are, it's up past Valentine. All right, I'll lead. No to jedź przodem, ale generalnie... No... O, to nie jest mój koń. Bo jest mój koń. Jest mój koń, dobra, czekaj. Czekaj, niech to będzie. Przywiąż konia. Czekaj chwilę. Dobra, już, chodź. No dosiądź swojego konia, to nie jest też mój koń, no ha, ha, ha. Jakie to jest... Myślałem, że będzie... A jakbym dał tutaj skórę legendarnego niedźwiedzia? Dobra, pierdziele, bo stracę ją. A tak to przynajmniej jej nie stracę. Znaczy, mam taką nadzieję. Mówię, na razie będę z nią jeździł, bo nie wiem... nie wiem, czy... Morgan, you got throwing knives in your saddlebag. Mom. Dutch said that you might. I was asked to give them, and I'm. To wezmę na pewno. Doing you the further courtesy of telling you about it. Next time you want to give me something, how about you give it to me instead of hiding it somewhere, hoping the opportunity comes up to mention it. Last goddamn favor I do you. Hey. Hej, if I got my bearings, it's over here. Przecież tutaj to jest otwarty teren, chłopie. I know this country. Take this track up through the rocks. Mhm. How you holding up, John? Fine. Still ain't right, but I'm fine. You damn well should be after all that bed rest. Hey, all right. Abigail wouldn't let me up. You know her. She won't be reasoned with. Well, when you was having a failure of reason and hiding behind your woman, we were getting shot at. And I'd do the same for you if you was in a bad way. I hope so. But I fear you don't know how to help anyone. Except in yourself. You see, O'Driscoll? If this is how he treats his friends, imagine what he does to his enemies. I got an inkling of what you all do to your enemies when you put those gelding tongs to my parts. Bill, you still got those tongs? I got a knife. Won't be so clean, but it'll do the job. Keep that in your mind, young feller. Right at the forefront of it. I swear, I promise, I am taking you to Combe as best as I can. You'll see, I'll make good. Now we go left, road will take us up and round. No, ciekawe czy nie prowadzi nas czasem w zasadzkę, nie? Jeżeli prowadzi nas w zasadzkę, no to będzie strzelanina i to taka porządna, nie? Those are the hills. Head for them. Save your horses, we gotta climb, boys. You know,
You all ain't that different from the O'Driscolls. What did you just say? I've been watching you all these weeks, and, You've been tied to a tree. You don't know nothing about this gang. Yeah, well, I'd say you don't know much about the O'Driscolls. But maybe I know more about you than you know about them. And I know all about them, so... Tell us then. How are we like those mongrel dogs? You're outlawed like them. You're out to survive like them. You live rough. You live hard. Fighting the law, nature. You're out for yourselves. See? This is why you're an O'Driscoll, O'Driscoll. You're out to survive. We're out to live. Free. Jak każdy. Holmes a sneak thief and a killer. Dutch is more like a teacher. From where I've been, you just look the same as all. Then you looked, but you ain't seen. John, shut that boy up. Chcieli mu głowę? Boys, we're almost on. Myślałem, że go ten po prostu zdzieli. Who knows if this son of a bitch we got with us is talking true, but if it's what he says it is, and Colm O'Driscoll's here, we can end years of fighting. Here and now. Amen to that. No, i w trzy osoby. I swear, this is where he was. Shut up. Okay, now cut left up here. We go down the hill into the forest. No, we're going in quiet. Ewidentnie. Zasadzka. Taking them out as we find them. Trying not to set things off. I zobaczcie w ogóle na pierwsze. Dobra. We move quick and hard. Zobaczcie na pierwszego konia i drugiego. Jak wygląda ta ich grzywa? With you, Morgan. Ja mam taki. Nie wiem, może to kwestia monitoru, ale takie teksturowate, brzydko to wygląda moim zdaniem, nie? Wydaje mi się, że kiedyś lepiej to wyglądało. Może to kwestia ustawień, nie wiem. To dajcie mi znać. I'd leave your horses the other side of this clearing. I'll get my guns off my horse and I'm ready. Easy, Bill. Quiet. No ja już mam wszystko to co potrzebuję. This is it. The cabin's just the other side of this hill. Okay. Off your horses. Let's go. You gonna get them knives? I said easy. Czekaj, walka wręcz, światło. No walka wręcz. Czy to mi jest potrzebne? Dynamit? Nie. Broń miotana, noże do rzucania. No i już. Follow me, all right? It ain't far. We might have shared a horse, but we ain't friends. Remember, I'm watching you every moment. I ain't gonna shop you now. Come on. It'd be suicide. You'll die, boy. But you'll lose your balls first. No i zdając życie, ja go będę musiał hoten gonić. Okay, get down. The cabin's in the clearing down there. There'll be a bunch of fellers hiding out there too. Are these fellers armed? Armed? Drunk? Wary of strangers, yep. And Colm O'Driscoll? He'll be holed up in his cabin. Be passed out, booze blind, likely as not. And over there, someone's coming. So, who's gonna tell him we ain't got nothing for the pot? Oh, let me think. The feller that spooked the game, I reckon. I'm gonna drain it. I'll catch up. No, we ain't gonna fall for that. We're gonna wait so you can tell him yourself. Yeah. If anyone's actually gonna shoot the messenger, it'd be that mean son of a bitch. Yes, sir. Come on, shake it off. Shh. Come on. What are we doing about the pisser, Morgan? One by the tree. Let's get closer. We're waiting. If the old man loses it, I won't get another chance in ages. Morgan, the next two. What's the plan? Good work. We're moving.
moving on the camp? I left our guide up there. He's meek as a little lamb. Dobra, trzeba na spokojnie to robić. Ograbić przede wszystkim. Dolar ponad, no i o to chodzi. Możemy to zrobić głośno, a możemy to zrobić po cichu, ale my oczywiście... Teraz idziemy na lewo. Dobra, okej, idę. No i co, i mamy tu podejść? Ograbmy. Zły pomysł. To był w ogóle zły pomysł. Nie, to bez sensu. W środek... czekaj, wróć do punktu kontrolnego. W środek w ogóle strzelaniny, wchodzę i tak dalej. Now what? We're at the perimeter. Jesteśmy na granicy. Ja chcę ogarnąć tego. God damn it. Dobra. Och ty cholero. Przeładuj. Gdzie oni są? Pięknie, tam w lewo. Och ty cholero. Tam. Pięknie. Leave him. Combs still here. Hey, he said Combs be in the cabin. I'll check. You look out here. Dobra, przeszukaj chatę, ale najpierw poszukaj. Podnieść nóż do rzucania, dobra. No to też nie było piękne, co przed chwilą zrobiłem, ale już przynajmniej nie zginąłem, nie? Może jakbym poszedł tam w... Ty, jak oni fajnie tutaj wszystkich przeszukują, ty. Oni wszystkich przeszukują, cholera. Ale czy to mi wpada do tego, czy... Tak, ja już idę. Dobra. Przeszukaj chatę.
Idę. Zabójczą precyzję może jakąś wezmę. Cyk. Tytoń do rzucia, zawsze coś. No, uratowali mi. You all right? Sure. Thank you. Jakim cudem? He ain't here. You set us up. Come here. What? You set us up. No, I didn't. You did. Come on, Driscoll ain't here. He was here, I swear. If I was setting you up, I wouldn't have saved your life. It's a good point, Arthur. All right, then, go on. Get out of here. Hey? I won't kill you. No, I didn't set you up. Get lost. Get lost. I'm letting you run away. Now, go on. Get out of here. That's as good as killing me. Out there, without you, Como Driscoll's gonna lose his mind about this. So? So I'm one of you now. Give me a break. All right, then. But I'm warning you. Oh, hey, I know. Come on, let's get to camp. So you got the cash, then? What cash? Yeah, there's usually some cash in the chimney. I'll check it. Rest of you boys, get to camp, quick. See, Arthur? I ain't so bad. Hey, Bill. You tell Dutch old Kieran ain't worth killing just yet. Right you are. Okej. Okay. Wytrzymałość 5. poziomu. Teraz tak, sprawdźmy, co my tu mamy. Ograb. Przeszukaj chatę. No i zabieramy eliksir zrzęszenia. Cyk. Tu, co tu mamy? Pieniądze. Elegancio. Ile? No dobra, dolar. Nie jest źle. Plik banknotów. $13. $10. No i miodzio. Ogarniemy jak najbardziej nasze... Dobra, przeszukaj szuflady. Zabierz olej z węża. Cudownie. Przeszukaj szufladę drugą. Amunicja. Tutaj nie mamy nic. Amunicja zwykła, to mi się przyda. Prędzej czy później będę miał strzelbę. W ogóle muszę podejść do rusznikarza, zobaczyć, czy ja nie mam jakichś darmowych broni. W ramach zabierz. W ramach tam tego preorderu, który kiedyś się wrzucało. Bourbon z Kentucky. Okej, nie mogę. No dobra, czyli tu chyba nic nie mam więcej. Karabinek powtarzalny na dubeltówka. Czekaj, bo to dalej nie jest to. Bank. Zaraz, bo to... Celuj broń. Nie chcę. Przeszukaj komin, dobra. At least you got something tucked away. Hej, set. Weź strzelbę. Dubeltówka. No dobra, przetrzymaj wybór. Ta broń jest brudna. Broń po miarę użytkowania. Naciskaj ten. Dobra, okej, okay, cyk. Tak, aby wyczyścić dubeltówkę. No to już, to puścimy. Popraw jej stan oraz działanie. No dobra. Będziemy raz na jakiś czas ogarniać takie rzeczy. Pamiętam, na online w ogóle tego nie czyszczę, ale spoko. Dobra, wróć. Wróć. Możemy już wyjść, tak? Jak najbardziej. Tak, tu jest ten mój karabin. Przydział gangu 300, twój przydział 110. Misja wykonana. Dobrze. Okej, boy.
Let's go. Ty, a tu jest jeszcze gościu, którego nie przeszukałem. Ograb. Okej. Okay. W ten sposób. Dobrze, no nic więcej nie ma. Nie zrobię tutaj w żaden sposób niczego. No, po prostu. Dobra, my jak mapa. Gdzie ja jestem? Fort Wallace, tu jest jakiś Fort Wallace. Ja jestem tutaj. Valentine, tu mamy ten swój obóz. No nic, no lecimy do obozu. Nic więcej nie jestem w stanie tutaj zrobić. Chyba, że jeszcze wpadniemy do Valentine do poczty. Ale to już nie w tym odcinku, bo 40 minut mija, także wydaje mi się, że będzie spoko. Dobra, moi drodzy, dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Ty, dalej mogę ich tu przeszukać. Tak, tutaj. Dobra, ja sobie ich idę przeszukać. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zapraszam na inne serie. Bądź na inne filmy na moim kanale. Tyle. Pozdro, Szebral. Hej, hej.